dobry, witam Państwa serdecznie na prezentacji książki Między Chrystusem a Antychrystem, wydanej przez wydawnictwo Esprit z Krakowa, a napisanej przez naszego szanownego gościa, księdza Roberta Skrzypczaka, którego powitajmy brawami. Ksiądz Robert Skrzypczak, jak zapewne Państwo wiecie, jest autorem wielu książek. Osobiście uważam, że posiada on dar słowa nie tylko pisanego, ale i mówionego, o czym byłem się w stanie przekonać wiele razy. Nic dziwnego więc, że jest bardzo cenionym rekolekcjonistą. I znamy się z księdzem Robertem prawie 25 lat, myślę. I podzieję się z Państwem takim swoim wspomnieniem. Kiedyś jechaliśmy do księdza Roberta do Włoch. On wtedy mieszkał we Włoszech, do Porto Santa Margherita. I akurat tak się złożyło, że tej nocy, której tam przyjechaliśmy, dwóch nastolatków zginęło na skuterze. I jak myśmy przyjechali, to akurat następnego dnia potem był pogrzeb. I ksiądz Robert miał mowę na tej mszy pogrzebowej. Ja tak dobrze nie znam włoskiego, ale wszyscy płakali, którzy byli obecni w kościele, a po tej mszy przyszło bardzo wielu nastolatków, rówieśników, przyjaciół tych dwóch młodych chłopców, którzy zginęli, żeby właśnie z księdzem Robertem porozmawiać o sensie życia, o sprawach życia i śmierci, dlatego że takie doświadczenie śmierci rówieśników postawiło ich przed pytaniami egzystencjalnymi. I okazało się, że właśnie w nim widzieli kogoś, komu mogą te pytania zadać, i rozmawiali przez kilka dobrych godzin, to doskonale pamiętam. Więc jest też ksiądz Robert takim powiernikiem dusz, takim kierownikiem duchowym, który rzeczywiście nie tylko, że ma dar słowa, ale te słowa potrafią trafić prosto do serca. I myślę, że takim też on jawi się na kartach tej książki, którą chcemy dzisiaj Państwu zaprezentować. Moje takie pierwsze pytanie do księdza Roberta wiąże się z taką inną książką, która wyszła niedawno właśnie dzięki jego staraniom. Mianowicie ksiądz Skrzypczak był inicjatorem wydania w Polsce książki Opcja Benedykta. I w tej książce Rod Dreher, autor, zaproponował taką formułę pewnego recepty, jak sobie radzić z kryzysem współczesnego chrześcijaństwa. Bo wiele czytamy na temat, dlaczego ten kryzys ma miejsce, i takich diagnoz kryzysu chrześcijaństwa są setki, ale jest pytanie, co robić? Co w takim wypadku robić? I tam pojawia się taka odpowiedź, że trzeba tworzyć pewne wspólnoty, takie enklawy poza etropią, takie oazy duchowości w morzu sekularyzacji. I to moje właśnie pierwsze pytanie, bo w tej książce mamy obraz chrześcijaństwa, który zmaga się z kryzysem. Ale jaka jest na to recepta? I czy pierwsze pytanie właśnie, czy ksiądz zgadza się z taką diagnozą, że tym ratunkiem dzisiaj dla współczesnego chrześcijaństwa, kościoła, właśnie jest przeżywanie go w tych małych wspólnotach, właśnie na podobieństwo, tam Rod Dreher pisze, tych pierwszych wspólnot benedyktyńskich w czasach, kiedy upadała cywilizacja rzymska. Czy też może mamy jakiś inny sposób?
Witam serdecznie. Bardzo dziękuję Państwu za przybycie na dzisiejszy wieczór. Bardzo dziękuję Ci, Grzegorzu, za to, że zechciałeś też dzisiejszego wieczoru być ze mną, poprowadzić tę rozmowę, debatę na tematy, które są związane, zawarte w tej książce. Mam nadzieję, że będziemy mało, mimo że zaczęliśmy ode mnie, że będzie mało o mnie, czy mało o powiedzmy książce jako książce, a bardziej nas wciągnie, zainteresuje zagadnienie, które sobie stawiamy przed sobą. Rozpoczynamy od Roda Drechera. Zgoda, dobrze, to jest dobry autor. Wyszły już dwie książki jego w Polsce. Pierwsza opcja Benedykta, druga... Proszę? Druga Żyć bez kłamstwa. I one są bardzo podobne w jednym, że Roda Drechera interesuje przede wszystkim kryzys, który przechodzi świat i przechodzi nasze pokolenie. Ten kryzys ma różne przejawy, bo mówi się o kryzysie gospodarczym, mówi się o kryzysie demograficznym, kryzysie w tej chwili, no jakby to nie nazwać, geopolitycznym, zderzeniu cywilizacji, kryzysie duchowym, ludzkość, który przychodzi, ludzkość i także różnego rodzaju kryzysa, które przechodzi Kościół. Kryzys wiarygodności, kryzys związany z ukazaniem się wielu grzechów popełnianych w ostatnim czasie przez niektórych przedstawicieli Kościoła, którzy zamiast być mężami zaufania, stali się twórcami zgorszenia i być może nawet i obrzydzenia. Jeśli się zastanawiamy nad kryzysem samym, to mi przychodzi do głowy taka definicja postawiona w starożytności przez Galena, że kryzys to jest taki moment decydujący, który musi jako pierwszy uchwycić lekarz. Moment decydujący, przez który przychodzi pacjent, człowiek chory. I lekarz jako pierwszy rozpoznaje, czy pacjent wyzdrowieje, czy umrze. I tutaj bardzo ważne są pewne czynniki, które miałyby na to wskazywać, o tym decydować. Rod Drecher jest optymistą i dlatego dobre są te jego książki, to znaczy może więcej. On ma nadzieję, on patrzy na sprawę jak chrześcijanin. Dlatego dzisiejszą sytuację kryzysową, przez którą przechodzi Kościół, porównuje do sytuacji, w której znalazło się chrześcijaństwo w VI wieku, wtedy, kiedy Europa była terenem inwazji barbarzyństwa i ludy barbarzyńskie nie tylko niszczyły cywilizację starożytną, grecko-rzymską, niszczyły także to, co Kościołowi udało się zbudować wtedy, ale także potem niszczyły w inny sposób Kościół, chrześcijaństwo, poprzez przenikanie go, wchodzenie do środka, wypełnianie znaczeniami, które nie miały nic wspólnego z Ewangelią, z Chrystusem. No i Kościół znalazł się w takim momencie, kiedy ryzykował, że cały dorobek głoszenia przez 500 lat kerygmatu, czyli dobrej nowiny o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym i całe dobro, jakie zostało wykonane dzięki zastosowaniu tak zwanej inicjacji chrześcijańskiej, czyli takiej mądrej szkoły wprowadzania ludzi do wiary, która miałaby związek z życiem, że to wszystko zostanie zniszczone. I kiedy wydawało się właśnie, że ten moment kryzysowy będzie świadczył już o zgonie pacjenta, czyli chrześcijaństwa w Europie, nagle przyszła odpowiedź ze strony Benedykta z Nursii. I pomysł, który miał ten młody chrześcijanin na to, żeby tworzyć mocne ośrodki identyfikacji chrześcijańskiej w postaci wspólnot żyjących na wzgórzach. W nawiązaniu do tego, co Jezus mówił w Ewangelii, w kazaniu na górze, że wy jesteście światłem świata i to światło ważne, żeby było postawione na świeczniku, żeby oświecało życie innych ludzi. I takich 12 wspólnot
stworzonych wtedy przez Benedykta ocaliło chrześcijański świat. Że nie tylko pojawiły się takie mocne płomienie, które świadczyły o wiarygodności Kościoła, płomienie ludzi, którzy chcieli żyć w absolutnej symbiozie ze zmartwychwstałym Chrystusem. I udało im się dokonać takiego udanego połączenia życia i reguły, czyli wiary i konkretnych przejawianych w życiu postaw. I dzięki temu złożyli jakby nową propozycję światu, że wielu ludzi chciało nawet mieszkać w pobliżu tych centrów, tych wspólnot, a z drugiej strony ludzie zobaczyli, że my chrześcijanie potrzebujemy pewnego sprzyjającego, bezpiecznego środowiska, żeby przekazywać wiarę kolejnemu pokoleniu. I dlatego Drechera to zainteresowało i wpadł na pewien pomysł aplikacji tamtego, zastosowania tamtego doświadczenia do dzisiejszych warunków. To znaczy, że dzisiaj wydaje się, że znajdujemy się w takiej właśnie sytuacji kryzysowej, rozpadającego się chrześcijaństwa, młodych ludzi, którzy odchodzą od wiary, że pewne środki, które do niedawna jeszcze służyły, takie jak katecheza w szkole, czy wielkie mityngi, czy wielkie zgromadzenia liturgiczne, one już dzisiaj nie działają, że stajemy się indywidualistami, że życie się prywatyzuje, że jest moda na to, żeby na kontestację, na podkreślanie wyjątkowej oryginalności. Nikt nie lubi wielkich wspólnot już, a z drugiej strony dopada nas samotność, a z drugiej strony dopadają nas wariujące, skaczące do góry współczynniki zachowań psychopatologicznych, zwłaszcza wśród młodych ludzi, co jest związane z brakiem witaminy życia, z brakiem dobrej nowiny na życie, nadziei. I dlatego Rod Drecher właśnie zaproponował ten, że potrzebujemy dzisiaj wracać, nie uciekać od świata, który stawia nam wymagania, problemy i który czasami jest antypatyczny wobec chrześcijan. Nie, tylko budować mocne środowiska identyfikacji chrześcijańskiej, gdzie ludzie będą mogli na nowo żyć w całkowitej bliskości i symbiozie z Chrystusem Zmartwychwstałym i w ten sposób stworzą środowisko nie tylko do przechowania skarbów Kościoła na następne pokolenia, ale także stworzą środowisko bezpieczne do tego, żeby przekazywać wiarę innym ludziom. I potem Rod Drecher jakby sprawdził ten pomysł, udając się do dysydentów walki z komuną tutaj na wschodzie Europy, którym udało się przeżyć. Zderzenie z wojującym ateizmem, żeby sprawdzić, co się stało, że w takich krajach jak właśnie dzisiejsza Ukraina, czy Białoruś, czy Rosja, czy dawna Czechosłowacja, Rumunia, Polska także, co powodowało, że chrześcijanie przechodzili potężne próby cierpienia, nie załamywali się, a jednocześnie, że udało im się zachować wiarę. Kościół nie został zmiażdżony pod wpływem tak silnego przeciwnika, jakim był rozpętany, ateizujący komunizm. I okazuje się, rozmawiając z tymi ludźmi, oni mu udzielili takiej właśnie odpowiedzi, która była podobna do tamtego pomysłu, jaki zastosował 14 wieków wcześniej Benedykt XVI. Mianowicie małe wspólnoty trzeba tworzyć, intensywnego środowiska, intensywnego życia chrześcijańskiego, bliskości z Chrystusem Zmartwychwstałym i mieć mądrych i odważnych przewodników. Tutaj ksiądz przywołał Galena, że ten moment kryzysu to jest moment stwierdzenia, czy pacjent będzie żył, czy umrze. No, my mamy gwarancję, że pacjent przeżyje, bo Chrystus powiedział, że będzie z nami do końca świata i bramy piekielnego nie przemogą. I to samo napisał Rod Drecher w swojej książce, że Chrystus będzie zawsze przy swoim kościele. Po czym po napisaniu tej książki opuścił kościół katolicki i przeszedł do kościoła prawosławnego.
No i to jest właśnie pytanie, gdzie ten Kościół, jaki rzeczywiście przetrwa, jeżeli autor tej koncepcji nagle sam opuszcza Kościół katolicki, bo stwierdza, że tutaj tej nadziei nie ma i że ta nadzieja jest w jego mniemaniu w prawosławiu. A z kolei w Ameryce Łacińskiej widzimy, że katolicy masowo z kolei przychodzą do wspólnot zielonoświątkowych, ewangelikalnych, więc czego tutaj nie ma? No, tutaj być może nie ma żadnego powodu, żeby Roda Drechera proces kanonizacyjny rozpocząć. Zgadzam się w 100%, ale w takim razie jakby pytanie dotyczy szerszej kondycji Kościoła na tle innych wyznań, które rzeczywiście są bardziej dynamiczne i żywotne. Tak. Jeszcze jedno zdanie dotyczące Roda Drechera. Myśmy sięgnęli po tamtą propozycję nie ze względu na genialnego dziennikarza, który się nazywa Rod Drecher, tylko na przedstawiciela zmartwionych rodziców, którzy znaleźli się pod wpływem jakiejś łaski w Kościele katolickim, którzy naprawdę zaczęli się martwić tym, co się dzieje wokół. Czyli nie tylko tym, że świat idzie wbrew Ewangelii i kontestuje nauczanie Kościoła katolickiego i w wielu miejscach, jeśli chcesz być katolikiem, to przestaniesz w oczach innych ludzi nim być, tylko zaczniesz być właśnie osłem, nieudacznikiem, kimś, kogo trzeba, można pomiatać albo kogo trzeba wykluczyć z tych miejsc, powiedzmy, gdzie podejmowane są decyzje albo gdzie zasługują na zasiadanie ludzie szanowni. To był głos człowieka zmartwionego tym, co się dzieje także wewnątrz Kościoła. No, nie oceniamy samego Drechera, no bo jemu też się małżeństwo rozpadło, więc on tak... To jest tylko, sięgamy po propozycję. Pewien pomysł zdenerwowanych z jednej strony tym, co się dzieje z Kościołem w Stanach Zjednoczonych, Kościołem katolickim, a z drugiej strony także jakąś bezradnością, czasami opieszałością albo nawet jakimiś, wydaje się, pomysłami na psucie Kościoła ze strony niektórych pasterzy. I to właśnie spowodowało, że dzisiaj rodzice czy dojrzali katolicy, chrześcijanie zadają sobie właśnie pytanie, gdzie znaleźć Chrystusa, gdzie można odzyskać jakby pełny dostęp do Niego. Bo jeśli w różnych miejscach, powiedzmy w jakimś obszarze kulturowym Kościół katolicki się skompromitował, mam na myśli na przykład właśnie Kościół katolicki utożsamiany z ekskardynałem McCarrickiem, nie? Gdzieś się skompromitował, czy w Polsce też są ludzie, którzy być może mają podobne odczucie, bo natrafili na kogoś, kto miał być uczniem Chrystusa, a okazał się orkiem, czyli kimś przeciwnym i oni są zrozpaczeni. To nie jest tak, że człowiek, myślę, łatwo przejdzie do porządku dziennego, machnie ręką i powie to, nie zasługuje na uwagę, po prostu żyjemy, no bo mamy dzisiaj z jednej strony gniew, mamy oburzenie, mamy kontestację w różnych miejscach Kościoła i powiedzmy przepływ do tych różnych form ewangelikalnych czy pentekostalnych istnienia chrześcijaństwa, na które też zwracał uwagę Drecher, mówiąc, że dzisiaj wielu ludzi w Kościele nie szuka życia wiecznego, spotkania z chwałą Boga, krzyża, który wszystko wyjaśni i wszystko człowiekowi odsłoni w jego życiu, ale szukamy pewnej formy takiego, jak on to nazywał, deizmu terapeutycznego, czyli takie, że zgadzamy się w myślach, że Pan Bóg istnieje i stworzył świat i najważniejsze jest, żeby jak najmniej wtrącał się w życie człowieka, żeby mu zostawił jak najwięcej pola do wolności, do działania, a jeśli już Pan Bóg składa człowiekowi jakąś propozycję, to żeby ona poprawiała nastrój, poprawiała zdrowie, samopoczucie, żeby właśnie była taka, służyła
do tego, żebyśmy się dobrze czuli. Nieważne jest zmartwychwstanie Chrystusa, nieważne jest życie wieczne. Ważne, żeby po jakimś spotkaniu, czy meetingu, czy posłuchaniu jakiegoś lidera było mi lepiej. No i tutaj się właśnie zbliżamy do tego, co Biblia nazywa pokusą czy dyktaturą antychrysta. Mówiłem o tej książce Roda Drechera, bo on tam przedstawia taką receptę na współczesny kryzys Kościoła, ale wydaje mi się, że w tej książce Między Chrystusem a Antychrystem autor, ksiądz Robert Skrzypczak, też przedstawia pewną diagnozę, z tym, że w wymiarze bardziej egzystencjalnym, dlatego że on ten kryzys chrześcijaństwa, Kościoła czy świata sprowadza do tych ram egzystencjalnych, kiedy pisze, że mamy do czynienia z pewnym kryzysem antropologicznym, kryzysem macierzyństwa, ojcostwa, płci, że okazuje się, że nie jesteśmy już pewni definicji, które wydawały się nam absolutnymi pewnikami, fundamentem, na którym możemy się opierać. I w związku z tym właśnie moje kolejne pytanie, w jaki sposób możemy zaradzić temu kryzysowi, który dotyczy antropologii? Bo zauważmy, że dzisiaj zmienia się definicja człowieka, płciowości, relacji międzyludzkich, właściwie wszystkich takich podstawowych naszych funkcji, jak bycie ojcem czy matką. To jest dzisiaj wszędzie rozpowszechnione. Najbardziej podatni na to są ci najbardziej bezbronni, czyli my, młodzi ludzie. O nich się mówi, że funkcjonują w tych bańkach medialnych, tak, do których się nie da przebić, czy bardzo trudno jest się przebić. Jak właśnie, jak do nich dotrzeć z tym przekazem o tej prawdziwej antropologii? Tak, to pytanie twoje, no, zapraszam je do tego, żeby podzielić się z Państwem, że te niektóre teksty, które weszły w skład tej książki, widzicie, ona taka wyszła gruba, one powstawały czy tworzyły się zaraz po śmierci Jana Pawła II, kiedy ja z Polski dostałem taki prezent, żeby spędzić 5 lat w Europie Zachodniej. Byłem wysłany na staż naukowy do Włoch i zajmowałem się wtedy, byłem zafascynowany chrześcijańskim personalizmem, czyli spojrzeniem na człowieka, mężczyznę, kobietę od strony Bożego objawienia, od strony Chrystusa. Chrystus, który staje się jakby kluczem dla człowieka do zrozumienia samego siebie. Myśmy to wielokrotnie słyszeli, kiedy przyjeżdżał do nas Jan Paweł II i on nam pozostawiał w uszach brzmiące właśnie takie piękne sformułowania. I myśmy się ich uczyli, myśmy się ich chwytali. Na przykład takie, że człowiek nie może zrozumieć samego siebie bez Chrystusa. Albo, że jeśli wyrzuci się Chrystusa z dziejów naszego narodu, to ten naród straci rdzeń kręgowy. Nie będzie miał więcej swojej własnej wspólnotowej tożsamości. Myśmy się uczyli jego pojęć, które były stosowane do małżeństwa, do rodziny, do walki o nienarodzonego. Myśmy się tego chwytali prawie, że jak sakramentów tej właśnie chrześcijańskiej wizji człowieka, którego życia nie da się jakoś zdefiniować, uzasadnić między porodówką a cmentarzem. Tylko że uczyliśmy się, że człowiek ma boskie pochodzenie, boską genealogię. O tym mówiło Pismo Święte, Księga Rodzaju, Ewangelia.
że człowiek ma przeznaczenie także ku wieczności i w związku z tym to wpływa na przykład na nasz stosunek do ciała, do seksualności, do zmęczenia, do pracy. Uczyliśmy się bardzo wiele od Jana Pawła II i potem jak pojechałem właśnie tam na zachód i podjąłem studia na uniwersytecie, potem staż naukowy w jednym instytucie. Zacząłem też nawiązywać kontakty z różnymi środowiskami. To, co mnie zdumiało, to przede wszystkim, że w środowiskach takich ciągle jeszcze identyfikujących się jako katolickie, czy to we Włoszech, czy w Niemczech, czy w Holandii, że jeśli ci ludzie spotykali mnie jako kogoś, kto się chce zainteresować pogłębianiem myśli chrześcijańskiej, to mówili mi współczujemy albo kondolencje. Wzbudzałem w nich jakieś takie uczucia troski o mój stan umysłowy, że dzisiaj już trzeba iść dalej, że to już najwyższa pora, żeby opuścić wiele przekonań, wiele pojęć chrześcijańskich, które dla nas były cenne, bo myśmy o nie walczyli, bo myśmy je odzyskiwali. Tak samo teologia ciała. I zauważyłem, wtedy sobie zdałem sprawę, że toczy się pewna walka, pewne zmaganie. Na przykład zauważyłem, że pewni ludzie utytułowani naukowo, którzy cały swój dorobek naukowy, który zdobyli na polu bioetyki, medycyny, filozofii prawa, do których miałem ogromny szacunek za kompetencje i oni to wszystko angażowali w na przykład obronę nienarodzonego, wyjaśnienie ludziom statusu osobowego, człowieka, który jest w fazie rozwoju embrionalnego w łonie mamy, że oni są eliminowani z konferencji, zwalczani, że oni są wyśmiewani, że muszą znosić gradobicie strasznej krytyki, która często nie była na poziomie... Ale mówimy o katolickich środowiskach. Katolickich albo takich, które widziałem, że coś się stało, że one są już jakby postkatolickie, że w wielu miejscach jakby katolicy już się wstydzą swojego własnego depozytu, że jakby stracili przekonanie do tego, że Chrystus żyje, że Ewangelia jest ważna. Widziałem, że w tych wielu środowiskach ludzie, także niektórzy księża, posługują się pojęciami, które mają już znaczenia wypłukane, że to już nic ludziom nie mówi. A teraz nagle mamy kolejny etap jakby tego, co się dzieje z wielu miejscach z Kościołem na Zachodzie. No choćby przypatruję się z ogromną uwagą temu, co zostało nazwane drogą synodalną w Niemczech, co ruszyło jako pewna inicjatywa przynajmniej od 2014 roku, powiedzmy, czyli od pierwszych synodów zwołanych przez papieża Franciszka poświęconych małżeństwu i rodzinie. I dzisiaj mamy tak do czynienia z skrętem w stronę budowania nowego, proponowania nowego chrześcijaństwa, nowego kościoła, w którym rzeczywiście Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały coraz mniej ma już ludziom do powiedzenia, jest brany w nawias. Dzisiaj nauczanie Kościoła jest dostosowywane do osiągnięć nauki albo do badania opinii społecznej. No i na przykład to, co dla nas było ważne, czyli wyciągnięte z Pisma Świętego i z Ewangelii właśnie zbudowane chrześcijańskie pojęcie człowieka, chrześcijańska antropologia, zrzucenie światła także na ludzką relację, seksualność, to co nam zaproponował Jan Paweł II, dzisiaj coraz częściej w ramach drogi synodalnej jest nazywane jako coś, co jest wielką teologiczną przesadą albo błędem i od czego trzeba ludzi dzisiaj w cudzysłowie uwolnić.
jest proponowana pewna niespecyficzna teologia miłości. Dam dwa przykłady. Pierwszy przykład tego, co się dzieje w Warszawie na placu Wilsona. W szanownym kinie Muranów mamy w tym tygodniu do czynienia z festiwalem filmów pornograficznych. I słyszałem, że w niektórych warszawskich liceach były już przeprowadzane na ten temat rozmowy, po co organizować takie wydarzenie w polu kultury publicznej. Organizujemy w centrum Warszawy pokazy filmów pornograficznych i młodzież w niektórych warszawskich liceach usłyszała, że to jest wspaniała okazja do tego, żeby rozpocząć rozmowę o człowieku, o ludzkiej cielesności, żeby uwolnić ludzką seksualność od ograniczeń czy kategorii dobra i zła, że to powinno być nie ewaluatywne, czyli nie powinno się tego w żaden sposób oceniać. I potem jeszcze młodzi ludzie usłyszeli, że jeśli ktoś odczuwa jakąś formę dyskomfortu, zażenowania bądź poczucia winy związanej z oglądaniem pornografii czy powiedzmy innymi czynnościami, to jest znakiem tego, że chorujecie na kompleks religijny, który został wam przekazany w waszych rodzinach bądź środowiskach katolickich i to jest najwyższa pora, żeby się z tego uwolnić. A drugi symptom, taki niepokojący, który jakby cały czas właśnie się pojawia w przestrzeni Kościoła Zachodniego. W ubiegłym tygodniu była konferencja prasowa, na której wystąpiła, proszę wybaczyć, nie pamiętam imienia, nazwiska. W każdym razie pewna pani, która wystąpiła w imieniu jednej z dykasterii Stolicy Apostolskiej, poświęconej rodzinie i wychowaniu, i zaczęła posługiwać się pojęciem rodzina Amoris Laetitia. I dziennikarze nie podarowali jej tego określenia, tylko zaczęli właśnie drążyć, dopytywać, co to jest takiego. Czy to jest tożsame z biblijnym, chrześcijańskim pojęciem mężczyzny, kobiety, małżeństwa, które jest relacją mężczyzny i kobiety otwartej na życie. Ona mówi, nie, to są różne inne alternatywne, mamy tutaj w tym pojęciu, gromadzimy różne inne alternatywne formy układania ludzkiej miłości, odnoszenia się do siebie nawzajem, przeżywania ludzkiej seksualności. No więc ktoś zażartował sobie wtedy, czy to oznacza, że idziemy w naszym kościele w stronę sloganu Love is Love, a wiadomo, że Love is Love to jest hasło, które było towarzyszyło kampanii wyborczej prezydenta Obamy. I wiązało się to z tym właśnie zrównaniem par homoseksualnych z małżeństwami, adopcją dzieci dla par homoseksualnych, także pewną promocją transseksualności i transgenderyzmu i otwartości na powszechny dostęp do antykoncepcji i do lekkich narkotyków i także do eutanazji. Love is love. No, w tym mieściły się także różne formy zrównania miłości do człowieka z miłością do zwierząt. Człowiek jako jeden z gatunków świata zwierzęcego. Nie? No i na to pytanie pada odpowiedź potwierdzająca, że to jest pewną formą chrześcijańskiej, parafrazuję, chrześcijańskiej wrażliwości czy uczenia się wrażliwości na rozpoznawanie w każdym rodzaju miłości, obecności Boga, bo Bóg jest miłością. Rozumiecie, że dzisiejszy człowiek, kiedy spotyka się z czymś takim, albo temu ulegnie, nie wiedząc, że ktoś go oszukuje,
albo jeśli miał dobrą katechezę w rodzinie czy w szkole, będzie miał nieprzyjemne wrażenie, że tu mamy do czynienia z jakimś niekomunikatywnym bełkotem, który ma niewiele wspólnego z chrześcijaństwem. Właśnie ten z tego zamętu, które odczuwałem gdzieś właśnie na polu podejścia do rozumienia małżeństwa i rodziny, do bioetyki, no zaczęła rodzić się we mnie właśnie ta intuicja, żeby się zainteresować, bardziej poświęcić uwagę figurze i postaci Antychrysta. Zwłaszcza, że w tamtych latach niektóre osoby zaczęły coraz częściej mówić o tym i powoływać się na takich mocnych klasyków, którzy postać Antychrysta usiłowali wcześniej wyjaśnić. Właśnie tutaj ksiądz Robert przywołał Amoris Laetitia, czyli adhortację apostolską Franciszka. I jak rozumiem, ta pani, która występowała, ona nie mówiła od siebie, tylko ona reprezentowała watykańską dykasterię i chyba w jej imieniu przedstawiała tą nową definicję rodziny, rodziny Amoris Laetitia, która nie ma nic wspólnego, jak rozumiem, z rodziną monogamiczną, z małżeństwem monogamicznym, rodziną naturalną. I to jakby każe nam zadać pytanie o właśnie Amoris Laetitia, bo jeden z rozdziałów w książce jest zatytułowany Okaleczone relacje, a duch miłosierdzia, trudna recepcja adhortacji Amoris Laetitia papieża Franciszka. Tutaj wcześniej ksiądz Robert mówił, że budzi zgorszenie ten kościół McCarricka w Stanach Zjednoczonych, ale kilka dni temu ogłoszono nominacje kardynalskie. Jednym z kardynałów, który ma być kreowany ze Stanów Zjednoczonych, jest protegowany McCarricka, czyli biskup Robert McIlroy z San Diego. W 2016 roku on dostał raport na temat molestowania przez McCarricka 12 księży i seminarzystów. I mimo to, że miał pełną wiedzę na ten temat, schował ten raport do szuflady, nigdy go nie upublicznił. I w tej chwili w Stanach Zjednoczonych trwa akcja, zbiórka podpisów do Franciszka z prośbą, żeby jednak cofnął swoją decyzję o kierowaniu Roberta McIlroya na kardynała, ponieważ zdaniem sygnatariuszy tego pisma jest dużym zgorszeniem i policzkiem wobec ofiar molestowania seksualnego, że taka osoba miałaby zostać kardynałem, a dodajmy, że będzie on piątym kardynałem amerykańskim, jeżeli zostanie kierowany, który oficjalnie popiera postulaty LGBT, jest za zmianą nauczania Kościoła w sprawach homoseksualizmu, bo w tej chwili jest jeszcze czterech takich kardynałów. Kardynał Farrell, Tobin, Supicz i Gregory, czyli on byłby piątym. I to pokazuje, że ten zwrot, o którym mówimy wewnątrz Kościoła, którego tutaj przykłady podał ksiądz Robert, no też nie bierze się znikąd. Tak? No, świadczą o tym właśnie te kreacje kardynalskie, czy chociażby wspominana Amoris Laetitia, z którą ksiądz Robert też ma problemy, jak czytam w tej książce. I teraz mam pytanie, czy to nauczanie Franciszka, czy ono rzeczywiście jest rozwiązaniem problemu, czy też nie jest częścią problemu, o którym rozmawiamy? Ja zamilkłem nie dlatego, że się boję mówić o papieżu Franciszku, tylko dlatego, że jest tak dużo w tej chwili prób wyjaśnienia tego pontyfikatu papieża Franciszka, jeśli chodzi o z punktu widzenia jakości, jednoznaczności nauczania chrześcijańskiego czy wiarygodności misji katolickiej. Możemy pomyśleć sobie, że czasami sobie myślę, że papież Franciszek korzysta z pojęć, które przygotowała nam dzisiejsza epoka. I to są pojęcia bardzo niejednoznaczne,
bardzo źle zdefiniowane i one mogą doprowadzać do, zamiast do dotarcia z Chrystusem, z Ewangelią do człowieka i umożliwienia człowiekowi pełnego dostępu do Chrystusa, o tym marzył przecież Roddreher i wcześniej święty Benedykt, to mogą wprowadzać jeszcze większy zamęt. Ten tekst jest poświęcony samej adhortacji Amoris Laetitia, jest pisany z punktu widzenia sposobu wprowadzania go w życie. I z punktu widzenia także pewnych punktów, które zauważyłem, że mogą, że sformułowane nieprecyzyjnie mogą wywołać o wiele więcej zamętu niż pożytku. Choćby drugi punkt Amoris Laetitia, w którym jest powiedziane, że Ojciec Święty czy Stolica Apostolska nie pretenduje do roli kontrolowania wszystkich wypowiedzi doktrynalnych czy dyscyplinarnych pasterzy Kościoła, że tą kompetencją jest Ojciec Święty chętny podzielić się na przykład z konferencjami poszczególnych episkopatów, co potem w efekcie przyniosło takie zjawisko, które ja nazywam jakby archipelagizacją Kościoła, czyli Kościół staje się rozerwany na wiele różnych małych wysepek, w których obowiązują różne konstytucje. A mimo tego, że ludzie jeszcze cały czas upierają się, żeby nazywać się przedstawicielami tego samego szczepu. No, że wystarczył jeden też przypis dołączony do 305, dołączony do adhortacji Amoris Laetitia, która sama w sobie jest piękną katechezą Ojca Świętego dotyczącą miłości małżeńskiej, taką katechezą, którą ja chętnie też używam, żeby wyjaśniać narzeczonym, czy dawać światło małżonkom na właśnie chrześcijański sposób przeżywania też trudności, konfliktów, problemów rodzicielskich, problemów z przebaczeniem, jak budować miłość, no ale który zawiera w sobie właśnie takie pojęcia, które zostały jakby rozmontowane i zmontowane na nowo, wydają się chrześcijańskimi, a nimi już nie są. Na przykład właśnie sposób, kogo dopuszczać do Eucharystii. Zawsze chrześcijanie uważali, że Eucharystia, uważaliśmy i tak zostało nam przekazane, że Eucharystia to jest to miejsce uprzywilejowane, szczególne, w którym dochodzi do spotkania chrześcijanina z Chrystusem zmartwychwstałym, tak intymnego spotkania, że chrześcijanie to nazywali nawet łożem miłości. Że używali najpiękniejszych pojęć z kategorii miłości, intymności, która zachodzi między dwiema osobami. Byli nawet święci, którzy mówili, że bliskość, jaką odczuwają między sobą dwoje kochających się małżonków, przeżywających akt małżeński, jest tylko jakby bladą analogią tego, co się dzieje z chrześcijaninem, który poddaje się działaniu Chrystusa zmartwychwstałego podczas Eucharystii. Tak żeśmy to przeżywali, dlatego Kościół też pilnował, żeby Eucharystia była podawana osobom, które są zwrócone w stronę Chrystusa, które są poddane jakby nieustannemu Jego działaniu, czyli są otwarte na nawrócenie. Nie byłoby żadnego sensu podawać Eucharystii, czyli zapraszać do intymności z Chrystusem kogoś, kto nie ma ochoty na przyjęcie pełnej wiary w Chrystusa czy pełnego nauczania chrystusowego. Dlatego też no, zawsze obowiązywało w Kościele to, co my nazywamy dyscyplina arkani. Byłem też kilka lat temu współautorem pewnej książki właśnie, która wraca do tego pojęcia. Dyscyplina arkani to znaczy, że
do Eucharystii byli powoli ludzie doprowadzani poprzez długi proces dojrzewania w nich wiary w Chrystusa i długi proces nawrócenia, żeby nie poddawać się działaniu Chrystus, nie wchodzić w relację miłosną z Chrystusem, podczas gdy ktoś jest związany z grzechem, jakby z inną osobą. Dlatego też na przykład Didache mówiło w pewnym momencie, zwracało się do ludzi, którzy brali udział w zgromadzeniu niedzielnym. Kto święty, niech przystąpi, kto nim nie jest, niech idzie się nawrócić, czyni pokutę. Natomiast dzisiaj poprzez właśnie takie niejasne pojęcia, czy przewagę interpretacji nad definicją, bo dzisiaj wszystko wydaje się, że jest kwestią interpretacji i w interpretacji gubimy prawdę, że człowiek może już nie wiedzieć, ale na czym polega prawda sakramentu, na czym polega prawda zbawienia w Chrystusie, że możemy właśnie postępując w ten sposób doprowadzać do czegoś takiego, co wyszło po Amoris Laetitia, czyli ta archipelagizacja, że najpierw biskupi Filipin, potem biskupi Malty, potem biskupi w diecezji Buenos Aires, potem niektórzy biskupi w Stanach Zjednoczonych, potem niektórzy biskupi w Afryce, potem w Niemczech, potem w Beneluxie, nagle otwierają na oścież drzwi do przystępowania do Komunii Świętej na zasadzie, że przecież no, każdy, kto pragnie, powinien przyjmować Komunię Świętą. Komunia Święta przecież nie jest nagrodą za dobre postępowanie. To jest zupełnie inny język, zupełnie inna motywacja, zupełnie inne podejście do Eucharystii. I co mamy teraz w efekcie tego? W zeszłym tygodniu w Stuttgarcie miał miejsce kolejny Katholiken Tag, czyli zgromadzenie świeckich katolików aktywnych ze swoimi pasterzami i był tam obecny między innymi przewodniczący niemieckiej konferencji episkopatu, no, znamy go wszyscy, arcybiskup Betzing, no, który udzielił Komunii Świętej nie tylko zadeklarowanemu luteraninowi, ale także przedstawicielowi świata muzułmańskiego. Więc no, to jest najlepszy sposób na to. Ktoś z boku, mądry, kto by patrzał, co my robimy, to by powiedział, że doszliśmy do takiego momentu, kiedy straciliśmy szacunek do naszych srebr rodowych i je wyprzedajemy i oddajemy wszystko jak leci. Tu jest niebezpieczeństwo, jakby niebezpieczeństwo wyrugowania Chrystusa i zakwestionowania prawdy przechodzi także przez pojęcia, które są używane i jest topione w morzu hermeneutyki, czyli interpretacji. Jakby dzisiaj jesteśmy przekonywani, że wszystko można osiągnąć, kwestia jest tylko, jak się to ludziom wytłumaczy. I wtedy już nie ma prawdy, a przecież Ewangelia to jest fakt, że ktoś przyszedł na ziemię i powiedział, ja jestem prawdą, ja jestem drogą, ja jestem życiem. I to zaczęło odmieniać sposób życia, egzystencję no, wielu pokoleń. Ten proces, o którym ksiądz opowiada, jest widoczny chociażby w Ameryce Łacińskiej, gdzie następuje taka desakralizacja, dechrystianizacja, można powiedzieć, kościoła katolickiego, ponieważ kościół katolicki, no nie wiem, czy państwo wiecie, ale tak naprawdę marksizm, komunizm wprowadził do Ameryki Południowej kościół katolicki, katolicy księża. I ludzie dlatego też odchodzą od kościoła katolickiego, że mają dosyć teologii wyzwolenia, mówienia o sprawiedliwości społecznej, o sprawach socjalnych, a idą do zielonoświątkowców czy pentakostalnych, ewangelikalnych wspólnot, bo tam się mówi o Chrystusie, o walce duchowej. I niestety ten model amerykański, południowoamerykański, latynoski zaczyna też być implementowany dzisiaj do kościoła powszechnego.
czyli coraz mniej mówi się o Chrystusie. Ten wymiar duchowy, metafizyczny zanika, a zdaje się dominować ten wymiar właśnie wertykalny, międzyludzki, horyzontalny, sprawiedliwość społeczna. I w związku z tym mam takie pytanie, czy rzeczywiście, biorąc pod uwagę te obecne trendy, a widzimy i Europę Zachodnią, i Amerykę Łacińską, nie jesteśmy skazani na ten model, czy też widzi ksiądz jakieś źródła nadziei, że widzi ksiądz jakieś miejsca w Kościele, które budzą nadzieję, że jednak możliwy jest powrót do Ewangelii, do Chrystusa. No właśnie mamy takie dzisiaj, zwróciłeś Grzegorzu uwagę na jedno zjawisko, czyli zjawisko ludzi głodnych duchowo, którzy szukają strawy duchowej dobrej jakości. I wydaje się, że w tych miejscach, gdzie jest dużo się mówi o Chrystusie, że właśnie tam ta strawa duchowa będzie. I oczywiście nieraz w niektórych miejscach może się tak wydawać, że w Kościele katolickim w niektórych miejscach mamy ludzi zniechęconych, przegranych, zgorszonych jakby swoim własnym kościołem, księży, którzy odpływają na emigrację wewnętrzną, już im się nie chce, bo nie czują się szanowani, ani potrzebni i cokolwiek bym nie zrobił, zawsze będę w oczach wielu ludzi pedofilem, mówiąc obrazowo. Nie? Z jednej strony spotykają to, z drugiej strony spotykają właśnie te różne próby zbudowania sobie nowego kościoła, właśnie takiego na zasadzie homologacji. Homologacja to jest takie pojęcie, które dzisiaj jest chętnie używane. To jest, homologacja znaczy dopasować. Czyli na przykład dopasować nauczanie Kościoła, propozycje Ewangelii do zapotrzebowania współczesnego człowieka. Albo dopasować do badań opinii społecznej. Dostosować do wymogów społeczeństwa planetarnego, zglobalizowanego i tak dalej. No i tutaj wtedy to się dokonuje za cenę odrzucenia czegoś i zaproponowania ludziom czegoś innego. I najczęściej się proponuje ludziom wtedy coś, co przyniesie szybki efekt, skutek, czyli coś, co będzie związane z dreszczem emocji, z poprawieniem, choćby na chwilę właśnie jakiegoś samopoczucia, czyli takie chrześcijaństwo, gdzie Chrystus może być głoszony, ale jest tylko pretekstem do zajęcia się swoim własnym zdrowiem czy swoim własnym stanem psychicznym. Wiele propozycji protestanckich, które mówią o Chrystusie, nie proponują ludziom pewnej drogi czy środowiska głębokiego wewnętrznego wzrastania. To, co Kościół katolicki zawsze miał w swoim nauczaniu, to znaczy, że głosimy Chrystusa po to, żeby Chrystus zaczął w tobie pewną głęboką przemianę, przebudowę. Że my wierzymy, że człowiek pod wpływem Chrystusa może pokonać w sobie wszystkie powody do tego, wszystkie powody, które do tej pory pchały go w stronę grzechu. Że można pokonać w sobie potrzebę grzeszenia, egoizm, że można rzeczywiście zharmonizować życie z Chrystusem do tego stopnia, że człowiek może osiągnąć pewien genialny stan funkcjonowania dzięki Chrystusowi, który my nazywamy świętością. Natomiast dzisiaj w wielu propozycjach mamy albo właśnie zniechęcenie z jednej strony, czyli taki brak propozycji. Nie mamy dla ciebie żadnych propozycji, bo sami w to nie wierzymy. Bo na przykład jeden proboszcz we Włoszech kilka lat temu podczas sprawowania mszy w Wigilii Paschalnej ogłosił, że
od dzisiaj już nie będzie we mszy świętej odmawiane credo, no bo on w to nie wierzy. No i najgorsze jest to, że taka powiedzmy propozycja nie wywołuje oburzenia, że ten proboszcz dalej jest proboszczem. I że co w takim razie, zajmiemy się małym księciem Saint-Exupéry, czy będziemy wyszukiwać jakieś ludzkie wartości w rozważaniach na temat Władcy Pierścieni, czy sięgniemy do Gramsciego, czy do może jakichś bardziej nowoczesnych propozycji. Przypomniała mi się taka historia w Szwecji była, gdzie też jeden pastor protestancki, luterański ogłosił swoim wiernym, no drodzy parafianie, muszę wam coś powiedzieć, no nie chcę być nieszczery przed wami, no uważam, że nie mogę tego ukrywać, no jestem niewierzący, więc oddaję się do waszej dyspozycji, czy mnie chcecie, czy nie. Oni stwierdzili, no wspaniale, że się przyznał, oczywiście chcemy, żebyś był naszym pastorem. No sprawa stała się głośna, nagłosiły ją media, usłyszała tym miejscowa biskupka, no zdenerwowała się, no jak to ksiądz, pastor niewierzący, nie, trzeba go zdymisjonować, zdymisjonowała go, ale rada parafialna się wstawiła za nim i ostatecznie przywrócono go do pracy, bo stwierdzono, że zwolnienie go było dyskryminacją ze względów religijnych. Także to też pokazuje to zakręcenie, w jakim żyjemy. Ale jeszcze mam takie pytanie, bo tutaj ksiądz Robert mówi, że no Kościół ma odpowiedź na te najważniejsze, najistotniejsze, najbardziej egzystencjalne pytania człowieka. Ale teraz jak z tą odpowiedzią dotrzeć do młodego pokolenia? Bo myślę, że wiele osób tutaj obecnych też na sali ma ten problem. Jak z tym dotrzeć do nastolatków? Ja pamiętam, że kiedy miałem takie wykłady na temat wpływu mediów na młodzież jakieś 20 lat temu, to podawałem takie dane, że przeciętny nastolatek, uczeń szkoły średniej czy podstawowej w Europie spędza 40 godzin tygodniowo przed ekranem telewizora bądź komputera. Dzisiaj spędza wszystkie, poza tym, kiedy śpi. Bo jak się budzi, to z komórką w ręku, zasypia też z komórką w ręku, więc jest albo online, albo na stand-by'u. I na dodatek nie jest tylko biernym odbiorcą, ale też nadawcą, bo dzisiaj media społecznościowe są bardzo interaktywne. I ta młodzież żyje w swoich bańkach medialnych. Tam są zupełnie inne hierarchie autorytetów niż w realu. I kiedy był telewizor, to rodzice mogli sobie poradzić, bo wyłączało się telewizor z prądu, czy kładło na szafę i dziecko było odłączone od telewizora. Ale dzisiaj się nie da odłączyć od internetu, bo internet jest narzędziem szkolnym. I przez internet się komunikujemy w klasie z nauczycielem, odrabiamy lekcje i tak dalej. Więc kontrola rodzicielska zanikła. Nie ma kontroli rodzicielskiej dzisiaj. I w związku z tym, jak trafić do tej młodzieży, która, jak widzimy, po bierzmowaniu odchodzi z kościoła. W Polsce jest największy spadek praktyk religijnych i odchodzenia od wiary rodziców w skali światowej. Były takie badania Pew Research Center robione parę lat temu. Okazuje się, że Polska i Japonia tutaj przodują w tym tempie sekularyzacji młodego pokolenia. To widzieliśmy chociażby w październiku 2020 roku, po tym wyroku Trybunału Konstytucyjnego, co się działo na naszych ulicach. Rzeczy, które jeszcze do niedawna były nie do wyobrażenia. Dla wielu młodych Jan Paweł II jest człowiekiem z memów, z człowiekiem, którego się wyśmiewa w internecie. I teraz jest pytanie, no dobrze, mamy tą odpowiedź, ale jak teraz przebić się przez tą bańkę informacyjną, jak dotrzeć? Tutaj ja opowiadałem na początku ten przykład tych dwóch młodych, którzy zginęli na skuterze i potem ta młodzież przyszła do księdza. Czy dopiero jak się zetkną z taką śmiercią, że zginie przyjaciel, to dopiero wtedy sobie zadają takie pytania, czy też jest jakiś inny sposób, żeby do nich dotrzeć? No pytam też księdza jako duszpasterza. Tak. No, na pewno potrzebujemy nieustannie okazywać wierność Słowu Boga.
A Słowo Boga mówi, że wiara w człowieku rodzi się poprzez głupstwo przepowiadania Ewangelii. Że zawsze jest wielkim niebezpieczeństwem, jeśli Kościół z jakiegoś powodu rezygnuje z tej metody, która jest metodą preferowaną przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. To Jezus najpierw wysyłał 12, potem 72 za swojej działalności publicznej. Idźcie i głoście Ewangelię, uobecnie, wprowadzając mówiąc Królestwo Boga jest blisko, czyli uobecniając Królestwo Boga w życiu innych ludzi, a potem po zmartwychwstaniu, doświadczeniu swoich uczniów, zetknięcia z życiem, które jest potężniejsze od śmierci, od lęku, od bólu, czyli ze swoim zmartwychwstaniem, Chrystus nadaje pewien wektor, pewien kierunek, mówiąc idźcie, głoście na cały świat Ewangelię, wzywając do nawrócenia, udzielając chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I Kościół zawsze wygrywał, jeśli był wierny tej misji głoszenia Ewangelii. Ja sam wielokrotnie, jakby z czasem, jestem księdzem już ponad ćwierć wieku i jeszcze wcześniej, przed seminarium, stawiałem jakby pierwsze, nabierałem pierwszych doświadczeń związanych z ewangelizacją i były takie momenty, kiedy widziałem, że głoszenie Ewangelii tak bardzo zmienia ludzi, tak bardzo ich wewnętrznie uszlachetnia, uszczęśliwia, że były takie chwile, że widząc to, ja mówiłem, Panie Boże, ja jestem gotowy iść na koniec świata, żeby to robić, bo to ma sens. A wcześniej pracowałem w oddziale leczenia nerwic, pracowałem w klinice psychiatrycznej no i widziałem, jak ludzie bardzo cierpią i jak bardzo kruche i mało skuteczne są ludzkie pomysły na dotarcie do człowieka, na to, żeby im pomóc. I myślę, że tu jest gdzieś, toczy się walka. Toczy się walka o to, żeby nie głosić Chrystusa. Jeszcze jedna rzecz, którą się podzielę, bo to jest jakby siłą czy wewnętrzną motywacją, z której korzystam, żeby właśnie głosić katechezy, głosić rekolekcje, używać różnych, wykorzystywać różne spotkania, żeby głosić Chrystusa. Niedawno brałem udział w jednym spotkaniu tutaj w Warszawie, pod auspicjami instytucji katolickiej, gdzie przez ponad dwie godziny była debata teologiczna i nie padło ani razu słowo Chrystus. Wielokrotnie to widzimy, że można mieć usta pełne różnych wartości, także atrakcyjnych, mówić o miłości, o pokoju, o dobru młodego człowieka, o zdrowiu psychicznym i duchowym, ale nigdy nie wypowiedzieć słowa Chrystus, nigdy nie wypowiedzieć kerygmatu. Był taki teolog w XX wieku, jeden z najważniejszych teologów, Yves Congar. I on całe życie szukał jakby klucza do Kościoła. Szukał właśnie poprzez zastanawianie się, jak katolików świeckich przyciągnąć w stronę jakby centrum wiary, w jaki sposób zbliżyć różnych wyznawców Chrystusa do siebie po to, żeby można było spotęgować siłę Kościoła w ten sposób. Zastanawiał, miał wiele refleksji, a na końcu życia doszedł do takiego wniosku, który umieścił w jednej książce, przepięknej książce Słowo i Tchnienie, gdzie on na koniec życia dochodzi do syntezy i mówi, że najważniejszą siłą Kościoła jest to, co nam zostawił Chrystus, czyli połączenie głoszonego słowa wiary z Duchem Świętym. Teraz jak było czuwanie zesłania Ducha Świętego, to po raz kolejny wsłuchiwałem się w piękną wizję proroka Ezechiela i myślę, Boże, jakie to jest prawdziwe, to jest na dzisiejsze czasy. Kiedy Ezechiel jest postawiony przed doliną pełną wyschłych kości, czyli można było powiedzieć ostatnia stacja rezygnacja, że tu już się nic nie da zrobić. Nie? I dlatego, że jest prorokiem, słyszy Boga, który mu mówi, prorokuj nad tymi kośćmi.
Jezechiel mówi, robiłem to, co mi Bóg kazał. Prorokowałem nad tymi kośćmi i te kości zaczynały, w miarę jak on to robi, zaczynały obrastać skórą, nabierać mięśni, stawać, ale cały czas były wiotkie. Jeszcze potem słyszę, jak Bóg mu mówi, prorokuj do ducha nad tymi kośćmi, czyli nie zmęcz się, prorokuj, aż zemdlejesz. Wczoraj mi ktoś wysłał taki fajny, piękny filmik koguta piejącego. Koguty nieraz są umieszczane na czubku, na wieżach kościołów, bo to jest symbol tego, kto obwieszcza dzień. Kogut obwieszcza dzień. Kto miał kiedyś, myśmy mieli w parafii na Ursynowie koguty, no to doprowadziliśmy mieszkańców Ursynowa do rozpaczy. No, bo kogut obwieszcza nadchodzący dzień. Robi to na początku o 3 w nocy, potem o 5, potem nieustannie to robi. I tego koguta mi ktoś przysłał i ten kogut zaczyna, bierze tak, taki oddech, napełnia się i zaczyna piać, ale nie ma tego końca, tego pijania. On pieje i pieje i pieje i pieje i pieje, pieje, aż w pewnym momencie zemdlał. od tego pijania. Ja myślę sobie, no przecież, no tak właśnie dzisiaj potrzebujemy ludziom głosić Chrystusa aż do utraty sił, dając siebie w całości. Nieraz myślę, że dzisiaj ludzie są głodni. Ludzie chcą słuchać sensu, tylko jest dzisiaj włączonych bardzo dużo czynników przeszkadzających, zniechęcających. Niech to będzie jakby jeszcze kolejna, inna postać istnienia, funkcjonowania Antychrysta dzisiaj. Że robi się wszystko, żeby ludzie nie poddali się działaniu właśnie tej syntezy Słowa i Ducha Świętego. Na przykład jeszcze jeden fragment, który mnie bardzo inspiruje, przywołam z Dziejów Apostolskich. Kiedy święty Piotr, zapytany o to, dlaczego poszedł do Jafy, do nieżydów, czyli goim, nieczystych, dlaczego on wszedł do nich do domu, że prawdziwy Żyd nie powinien tego robić. I on wyjaśnia fakty i mówi, że w jaki sposób został przez Boga znakami przekonany, żeby tam pójść do tych ludzi. Chodziło o człowieka, który się nazywa Korneliusz, który posłał po Piotra, zaprosił go do siebie do domu i Piotr to robi i wchodzi i opowiada. Mówi, zaledwie weszłem do tego domu i zacząłem głosić sprawę Chrystusa. Takim krótkim słowem wyjaśnia, co to znaczy, że nie tracąc czasu dochodzi do meritum sprawy, żeby zrobić to, co jest najważniejsze dla chrześcijanina. Ogłosić Chrystusa i głosząc Chrystusa uobecnić Jego śmierć i zmartwychwstanie i mówi, zacząłem to głosić i widziałem, że ten sam Duch, który kiedyś na nas spoczął, on zaczynał spoczywać, oddziaływać na tych ludzi. Jakże miałem ich nie ochrzcić? Tak właśnie fajnie Piotr to mówi. My potrzebujemy dzisiaj odkryć tę niesamowitą syntezę, że przepowiadane, głoszone słowo z wiarą, ale w taki sposób, że jestem gotowy zemdleć z tego powodu, że dam siebie w całości, oddam tutaj wszystko, co mam, żeby dotrzeć z tym słowem do drugiego człowieka, że potrzebują odkryć właśnie, że w tym momencie Duch Święty działa. Mało tego, papież Benedykt XVI nazwał to sakramentalnością słowa, czyli mamy przed sobą do odkrycia kolejny nowy sakrament. Jesteśmy przyzwyczajeni, że Kościół funkcjonuje w oparciu o 7 sakramentów. Jest 8 sakrament, który nazywa się Słowo Boga namaszczone Duchem Świętym. Jan Paweł II mówi, że jeśli ktoś spotyka się z przepowiadaniem wiarygodnym Chrystusa i otrzymuje w tym momencie Ducha Świętego, to zostaje pokonany w nim grzech i otrzymuje łaskę uświęcającą. To, co w swoim stylu mówił kiedyś ksiądz Józef Tischner. Pytali go właśnie ludzie, dlaczego nie działa na młodzież dzisiaj Kościół, dlaczego młodzi ludzie są tacy obojętni. On mówi, to jest nasza wina, bo my to robimy tak, że to nikogo nie weźmie. No, robię porównanie między polskim kelnerem a włoskim kelnerem w restauracjach. No, jak we Włoszech, jak kocham restaurację, bo jak przyjdzie Włoch kelner, to on tak bardzo zachęci do zjedzenia tej potrawy, że zjesz ją z talerzem. I on ci wyjaśni, dlaczego ta pietruszka jest zielona i w jaki sposób ona była. On się tym zachwyca. Tak samo jak myślę sobie, jeśli ktoś jest ojciec
jest kibicem Juventusu czy Milanu. No nie ma siły, oni przeżywają to z taką pasją, że nie ma siły, żeby syn nie był kibicem Juventusu. No, Chrystusa trzeba przekazywać poprzez pasję, poprzez ogień. Ja nieraz jestem doprowadzony do rozpaczy, jak widzę, że ktoś mówi o Bogu, ale tak jakby składał relacje z zajęć w prosektorium. Jakbyśmy kręcili się wokół martwego ciała, martwych pojęć tylko. I teraz rozumiecie, jeśli to działa i to może człowiekowi dać życie wieczne, doprowadzić go do nieba, takie właśnie wiarygodne przekazywanie Ewangelii, to co cała walka duchowa rozgrywa się wokół tego, czy dojdzie do spotkania tego, kto głosi Chrystusa z tym, kto słucha. I dlatego coraz więcej jest takich zniechęcaczy teraz uruchamianych, żeby ludzie nie wierzyli, że to jest skuteczne. Nie wierzyli Kościołowi, żeby nie wierzyli, że Kościół ma w swoich szeregach ewangelizatorów, ludzi, którzy wierzą w tę syntezę Słowa i Ducha Świętego, nie? Bo sami to przeżyli. Opowiadali mi taki przykład, jeszcze jeden Grzegorz, przepraszam, ja dużo gadam. Ale opowiadali mi, jak pojechali głosić takie właśnie ewangelizacyjne katechezy w ramach naszego Kościoła katolickiego w Australii i trafili do aborygenów. I spotykali się z tymi aborygenami wiele wieczorów, przychodzili do nich i im głosili. I ci właśnie ewangelizatorzy mówili po angielsku, dając całych siebie w to, w tę katechezę, w ten przekaz Chrystusa, mówiąc o Chrystusie. I potem po piątym czy szóstym razie odkrywają, że aborygeni nie rozumieją po angielsku. I oni się zadawali sobie pytanie, dlaczego tamci przychodzili na to, nie? I zapytali ich, i tam ci powiedzieli, wyście mówili to z takim przekonaniem i z taką pasją, że myśmy rozumieli, że macie coś ważnego nam do przekazania. No właśnie Tischner mówił coś takiego, nie, że gdybyśmy głosili Chrystusa tak, jak należy, to no nie ma siły, żeby nie zadziałało. Tylko, że albo to jest po naszej stronie, że nam zwiotczały skrzydełka i żeśmy dali się zniechęcić właśnie zgorszeniom, złym opiniom o Kościele, albo jest włączona pewna cała machineria, która posługuje się i mediami, czyli wzmacniaczem, i opinią publiczną, i pojęciami, które są deformowane po to, żeby nie dopuścić, nie doprowadzić do spotkania głosiciela Ewangelii z człowiekiem.